Witam serdecznie wszystkich hodowców. Jesteśmy w trakcie preaukcji, która, trzeba powiedzieć krótko, przerosła nasze oczekiwania. Jesteśmy pod wrażeniem. Naprawdę nie spodziewaliśmy się aż takiej reakcji. Dlatego już teraz dziękuję tym, którzy i ofiarowali gołębie, ale przede wszystkim tym, którzy licytują. Wierzę w to, jestem przekonany, bo kwoty, które osiągają gołębie, są tego dowodem, że to jest to otwarte serce, czy gołębie serce właśnie dla dzieci, dla podopiecznych. Chcę też powiedzieć, że wszystkie pieniądze co do złotówki, nie będzie żadnych kosztów organizacyjnych dzięki sponsorom, zostaną przekazane na rzecz Fundacji Ludzki Gest. Jeżeli ktoś z licytujących, z tych, którzy kupią gołębie, będzie chciał, oczywiście może otrzymać też poświadczenie wpłaty darowizny na konto fundacji, a potem co do złotówki wszystkie pieniądze rozliczymy, pokażemy w ciągu kilku najbliższych miesięcy, na jaki cel, dla jakich dzieci te pieniądze zostały przekazane. I chcę tu podziękować sponsorom, bo rzeczywiście dzięki sponsorom takim jak MB Service, jak Columbex, jak też Jarek Żankowski, jak chociażby WG Rogowo i wielu, wielu innym sponsorom, których trudno tu wymienić, także możemy każdą złotówkę z licytowanych gołębi przekazać właśnie na cel podopiecznych Fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Parę dni temu odwiedziliśmy Kubę, rzeczywiście razem śledziliśmy też z Patrykiem Wróblem i z Kubą aukcję. Był pod wrażeniem już na samym początku pierwszego, drugiego dnia tej aukcji, a rzeczywiście w tej chwili jest ten stan taki, że robi to wrażenie nie tylko, myślę, w Polsce, ale i na całym świecie. Także dziękuję za to bardzo. Chcę też powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że musieliśmy podjąć decyzję o zmianie zasad awansu do finału gołębi, ponieważ nie poradzilibyśmy sobie tam na miejscu z tak długim czasem licytacji gołębi, tych, które by osiągnęły 1000 zł. Dlatego postanowiliśmy w tej kapitule organizacyjnej podjąć decyzję, że 50 gołębi, które uzyskują najwyższą kwotę po preaukcji, te wędrują na aukcję główną, a wszystkie pozostałe będą sprzedane w ramach preaukcji. Dziękuję raz jeszcze tym, którzy się angażują, którzy pomagają. Chcę też powiedzieć o takiej niespodziance, którą ufundował jeden z hodowców z Podsandomierza, konkretnie Damian Szpigel, ponieważ przeznaczył też na to święto nasze 1,5 tony jabłek i myślę, że każdy, kto przybędzie, też będzie mógł tych jabłek spróbować. I będzie też możliwość wygrania większej ilości tych jabłek w ramach oczywiście konkursów, które tam będą na podstawie cegiełek zakupionych na ten czas tego święta. Dziękuję bardzo.